Święto Niepodległości 11 listopada formalnie ustanowiono dopiero świętem państwowym w kwietniu 1937 roku, ale nieoficjalne obchody w tym dniu miały już miejsce od 1919 roku. W Opocznie początkowo obchodzono Święto Niepodległości na cmentarzu, tak zwanym cmentarzu cholerycznym, przy mogile legionisty Stanisława Ziółkiewicza. Szczególnie uroczyste obchody odbyły się w dziesięciolecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1928 roku. Wtedy to odsłonięto pomnik, przy którym właśnie znajdujemy się w tej chwili. Pomnik ten zwany był wówczas pomnikiem poległych powiatu opoczyńskiego. Został ufundowany z inicjatywy Wydziału Powiatowego, na którego czele stał ówczesny starosta Konstanty Kosobucki. Pomnik zaprojektował pracownik tamtego Wydziału Powiatowego, inżynier Józef Neyman, natomiast wykonał go kamieniarz z Machor. Pomnik ten, jak początkowo zakładano, miał zawierać tabliczki z nazwiskami wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego, którzy polegli na różnych frontach wojny toczonej o niepodległą Polskę. Jednakże ten pomysł już w 1928 roku nie był możliwy do zrealizowania, ponieważ nie było wszystkich danych o co najmniej kilkuset, może nawet i kilku tysiącach opocznian, którzy brali udział w tych walkach. Dlatego z tego pomysłu zrezygnowano. Pomnik został uroczyście odsłonięty i poświęcony 11 listopada 1928 roku. Na starych archiwalnych fotografiach ukazujących to święto widać tłumy opocznian, którzy z wielkim zainteresowaniem i radością uczestniczyli w tym święcie. Dziesięciolecie niepodległego państwa polskiego uczczono również w inny sposób. Uczczono poprzez nadanie ulicy 11 listopada fragmentowi dawnej ulicy Warszawskiej i ulicy Stare Miasto. Od tego czasu wszystkie uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości w Opocznie odbywały się właśnie tutaj pod pomnikiem. Na zwieńczeniu pomnika widać tutaj krzyż Virtuti Militari z orłem w koronie. Element pomnika przetrwał przez trudny okres okupacji i przez czasy PRL-u. Ostatnie obchody Święta Niepodległości 11 listopada odbyły się tutaj w 1938 roku. W następnym roku wybuchła wojna, obchodów już nie było. Podobnie jak przez cały okres okupacji i okres po 1945 roku, kiedy to władze komunistyczne zakazały obchodu tych świąt. Reaktywowano je dopiero po 1989 roku i pomnik, symboliczny grób wszystkich tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, stał się znów miejscem tych uroczystości. Na planie współczesnego Opoczna nie znajdziemy już ulic 11 listopada i placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po 1945 roku, chcąc wymazać te elementy z historii Polski, władze komunistyczne podjęły decyzję o zlikwidowaniu nazw tych ulic. Ale pozostała ulica Stefana Janasa, na której w tej chwili się znajdujemy. Kim był Stefan Janas? Stefan Janas był postacią bardzo znaną, szanowaną w okresie pierwszej połowy XX wieku. Był działaczem społeczno-politycznym tegoż okresu. Walczył o wolną Polskę zarówno w sposób pokojowy, bowiem był inicjatorem wielu inicjatyw społecznych, społeczno-politycznych, ale był również radnym miejskim. Został pierwszym burmistrzem Opoczna po odzyskaniu niepodległości. A gdy wybuchła wojna polsko-bolszewicka w najgorętszym okresie, w okresie największego zagrożenia niepodległości ojczyzny, w lipcu 1920 roku zgłosił się do wojska jako ochotnik i na tej wojnie poległ. Nie znamy jego grobu, ale opocznianie już 5 lat po jego śmierci podjęli inicjatywę, aby jedną z ulic nazwać właśnie ulicą jego imienia. Ulica ta przypomina tych wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego i samego Opoczna, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej o wolność ledwo co odrodzonej ojczyzny i jest swoistym hołdem oddanym wszystkim tym opocznianom, którzy polegli w tej walce i groby do dzisiejszego dnia są nieznane. Mówiąc o święcie 11 listopada,
symbolicznej dacie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, trzeba wspomnieć oczywiście o postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, ikony tych czasów, jednego z ojców niepodległości. W 1931 roku ufundowano tablicę ku jego czci i właśnie znajdujemy się w tej chwili przed tą tablicą, która znajduje się na frontonie Domu Esterki. 15. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Rada Miejska Opoczna na czele z burmistrzem Henrykiem Szusterem przemianowała ulicę Ogrodową na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Pewnie niewielu opocznian pamięta, gdzie była ulica Ogrodowa i gdzie ten plac przed wojną się znajdował. A był to plac dzisiejszego skwerku. Skwerku mieszczącego się między przedwojennymi ulicami, ulicą Izraelicką, Błotną, Kałużną, Jana Sobieskiego. W 1935 roku nadano honorowe obywatelstwo miasta Opoczna właśnie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Planowano również, aby na skwerze jego imienia powstało popiersie, pomnik, ale pomysł ten nie został do dzisiaj zrealizowany.